Jak w Pana opinii wygląda obecnie sytuacja w sektorze bezpieczeństwa żywnościowego? No, robimy wszystko, żeby to bezpieczeństwo żywnościowe zapewnić, bo to jest bardzo ważne. Bezpieczeństwo żywnościowe, zresztą ostatnio pandemia i wojna pokazały, że to jest jeden z filarów, który jest bardzo ważny, a może najważniejszy, dlatego że w czasie pandemii zostały zerwane łańcuchy i poczuliśmy przez moment tego, że w sklepach brakowało towaru. Oczywiście to było spowodowane pewną paniką, ale to nam uświadomiło po raz kolejny, że to bezpieczeństwo żywnościowe jest bardzo, bardzo ważne. Dlatego trzeba podejmować wszystkie działania, żeby właśnie zapewnić ludziom bezpieczeństwo żywnościowe. Jak zapewnimy bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo energetyczne, czy bezpieczeństwo militarne, to ludzie, jak będą się czuć bezpieczni, będą się czuć wolni, będą się czuć bardziej suwerenni. Będą wolni i będą się czuć bardziej suwerenni. I to jest jakby bardzo ważne. Dlatego musimy dbać o to bezpieczeństwo i obecny rząd robi wszystko, żeby zadbać o bezpieczeństwo żywnościowe w kraju. Co w Pana opinii czeka rolników w najbliższych tygodniach? No, mamy sytuację, tak jak powiedziałem, trudną w związku z wojną. Sprawa zboża już na dzień dzisiejszy jest na dobrej drodze. Jesteśmy, myślę, że tą sprawę opanowaliśmy i tutaj na tą chwilę, to nie jest tak, że opanowaliśmy na zawsze. Na tą chwilę opanowaliśmy, ale idą żniwa. Nie wiadomo, co będzie po żniwach. Sprawa owoców miękkich. W tym momencie jest to dosyć trudny moment, znaczy dosyć trudna sytuacja, którą musimy też rozwiązać. Myślimy w resorcie nad tym, żeby tutaj pomóc w jakiś sposób ten problem rozwiązać i aby sadownicy mogli dostać większe pieniądze za na przykład maliny. I to są pewne rzeczy, które musimy rozwiązać. Dziś jest trudno przewidzieć, co będzie, dlatego że żyjemy w czasie wojny, a żadna logika jeszcze nie wygrała z wojną. I tutaj trzeba po prostu reagować na każdą destabilizację. Putinowi zależy na tym, żeby była destabilizacja. Ja bardzo często apeluję do wszystkich mediów, a szczególnie do polityków, aby nie wykorzystywać różnych fake newsów, które są w sieci, które nie powielać tych fake newsów, bo tak naprawdę każdy fake news, każde oszustwo, kłamstwo, które jest w internecie, ale i w różnych mediach, służy Putinowi. Ja nawet dziś pisałem list do jednego z działaczy politycznych w Polsce i podsumowałem ten list właśnie tym, żeby nie wykorzystywać rolnika i jego trudnej sytuacji do tej walki wyborczej, a przede wszystkim nie wykorzystywać fake newsów, dlatego że one służą Putinowi. Czy pana ministra zdaniem warto organizować takie konferencje jak ta dzisiejsza, trzy filary bezpieczeństwa? Oczywiście, że tak, bo to jest takie pokazanie, że te właśnie filary są bardzo ważne. Te filary bezpieczeństwa są bardzo ważne. To jest pokazanie, że właśnie to, co powiedziałem wcześniej, żeby Polacy byli wolni, suwerenni, to muszą być te filary bezpieczeństwa. To jest jakby takie budowanie właśnie na tym, co jest najważniejszym. Nie tylko filary, ale fundamenty. Fundamenty wolności, suwerenności, to są właśnie te trzy filary bezpieczeństwa.